Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Muszę przyznać, że troszkę się stresuję, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. To Pani debiut w studiu radiowym. Zaproszenie wystosowaliśmy do Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę naszym słuchaczom, i to komitety decydują, kogo Państwo prezentują, więc dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Proszę powiedzieć na początek kilka słów o sobie, bo tak jak ustaliliśmy, jest Pani tutaj debiutantką w naszym studiu. Tak, tak. Jestem debiutantką, jestem dość młodą osobą, mhm. ale startuję do Rady Miasta, ponieważ gdzieś tam już w przeszłości jakieś dokonania na poczet miasta były. Na przykład byłam w Młodzieżowej Radzie Miasta, mhm. w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Lubuskiego. Także... Czyli, czyli tematy związane z miastem były gdzieś zawsze blisko pani zainteresowań. Tak, tak, tak. No Gdzieś tam już młodzież od najmłodszych lat wybiera mnie na to, żebym mogła być ich głosem i chciałabym dalej ciągnąć to wszystko. Jest pani studentką. Tak, tak. A propos, a propos wieku. No, kobieta nie pyta o wiek, ale w tym przypadku powiedzieć, że 22 lata to chyba komplement. No, myślę, że tak. <laughs> tak, studiuję zarządzanie, w tym roku kończę. Mhm. Zarządzanie studiuję zaocznie na uczelni w Szczecinie. Okay. E, tak. To mamy tą wizytówkę. To proszę teraz powiedzieć, z jakimi pomysłami pani chce wejść do Rady Miasta? Jakimi tematami chciałaby się pani zająć? Czy chce pani przekonać mieszkańców Gorzowa do siebie? No, przede wszystkim chciałabym jakoś zaangażować młodzież i ją uruchomić, tak? Wesprzeć Akademię Jakuba z Paradyża, no bo sama niestety studiuję w Szczecinie, a no bardzo chciałam zostać w Gorzowie, więc zdecydowałam się na studia zaoczne mhm. i na co dzień pracuję w Gorzowie. Bardzo lubię to miasto i Chciałabym po prostu zrobić coś, żeby młodzież nie chciała wyjeżdżać na studia z Gorzowa, tylko żeby ludzie też z innych województw i tak dalej chcieli przyjeżdżać tutaj do nas i studiować. Czyli uczelnia jest jednym z takich warunków, żeby młodzież tutaj została, tak? Myślę, że jest bardzo dużym takim warunkiem, ponieważ no wiadomo, młodzież lubi się bawić, tak? A Gorzów no, wieczorami nie tchni ży życiem, nie tętni życiem. Mm -hmm. No, a jak ściągniemy studentów, no to wiadomo, wieczorami będą wychodzić. Napędzą też naszą lokalną gospodarkę, no bo pieniądze będą zostawać u lokalnych przedsiębiorców. No i myślę, że wtedy też więcej przedsiębiorców skłoni się do otwier otwierania jakichś lokali w centrum miasta, tak? No bo jak dla mnie, młodzież jest takim głównym celem, do tego, żeby. Miasto tętniło życiem mimo mhm. wszystko. Mówią tak też dużo starsi od pani kandydaci do Rady Miasta, tylko to wtedy brzmi trochę inaczej niż jak tłumaczy to młoda osoba. To powiedzmy, czego brakuje młodym w Gorzowie właśnie? Ta uczelnia, co musi być, co musi się zmienić w uczelni, żeby młodzi zostawali tutaj i studiowali? Kierunki, czy, czy poziom nauczania, reputacja uczelni? Myślę, że przede wszystkim reputacja uczelni. Mhm. Musimy zrobić... To, żeby... Wyrobić markę. Tak, wyrobić mhm. markę, tak jak ludzie bardzo chcą studiować w Poznaniu, w Szczecinie, no, w Warszawie. Ludzie chcą po prostu mieć papier z uczelni z innego miasta, no bo jednak reputacja tych uczelni w innych miastach jest dużo lepsza niż w Gorzowie. tak? I naprawdę trzeba bardzo mocno dofinansować uczelnie i pomóc jej w rozwoju, no, tak abyśmy wspólnie zbudowali jakąś markę tej uczelni, mhm. tak? No, na przykład Uniwersytet Zielonogórski jest mocno dofinansowywany z miasta. I... Zarządu województwa również. Tak, mhm. i myślę, że należałoby zadziałać w tym temacie, aby w Gorzowie działo się tak samo. Okej, okay. jeśli chodzi o sprawy młodzieży, często słyszymy, że brakuje młodzieży, takich miejsc, gdzie mogliby się spotykać. Miejsc integracji, No jest słynny bulwar, gdzie, go, gdzie młodzi mieszkańcy się spotykają, różne rzeczy się tam dzieją. Jak pani widzi takie miejsce? Jak powinno być to zorganizowane? W okresie letnim funkcjonuje wartownia. No, ja uważam osobiście, że to jest strzał w dziesiątkę. Naprawdę miejsce jest super, można tam iść ze znajomymi, posiedzieć, zintegrować się. No, mhm. ale poza okresem funkcjonowania wartowni, no w Gorzowie nie ma gdzie wyjść, tak naprawdę. Yy, dlatego uważam, że ściągnięcie studentów naprawdę obudzi nasze miasto mhm. i przedsiębiorcy będą chcieli inwestować tutaj w lokale i miejsca yy, spotkań, kultury, rozrywki. Będzie miał kto wydawać pieniądze po prostu. Oczywiście. No, Mówiąc kolokwialnie. Tak jest. Okej, okay, a co z centrum miasta? Podoba się, nie podoba, jesteśmy po remoncie. Właściwie ten remont jeszcze trwa, no bo przecież jeszcze deptak jest w tej chwili kończony. Czy on jest akceptowalny przez młodych ludzi? No, powiem szczerze, że te przesuwające się ciągle płyty na deptaku są troszeczkę irytujące. Mhm. Ciągłe ich naprawianie, przekładanie. Te pieniądze mogłyby być zainwestowane gdzie indziej, po prostu, gdyby ten remont został przeprowadzony. No ale jest naprawiany na gwarancji, więc to tak, okay. miasto jakby nie ponosi więcej kosztów, natomiast na pewno koszty ponoszą mieszkańcy, którzy muszą liczyć się cały czas z objazdami, tak? No tak. No objazdy w naszym mieście, no, to jest ostatnio duży problem, duża bolączka. Przedłużające się te remonty wszędzie, szczególnie myślę, że koło Słowianki, inwestycja jest super, bo jak to wszystko zostanie skończone, będzie naprawdę pięknie. No mhm. ale według mnie trzeba przypilnować tego i tych terminów po prostu. No, obok Słowianki największa inwestycja ostatnich lat, czyli Arena Gorzów. Tak, no Arena Gorzów jest inwestycją trafioną w dziesiątkę według mnie. Okay. A Sama, co, no właśnie, to co dalej z infrastrukturą? Rozwijamy infrastrukturę Pani zdaniem, jeśli tak, to w jakim kierunku? W sensie, nie wiem, drogi, obwodnice, most może kolejny. Różne pomysły widzimy w kampanii wyborczej u kandydatów. Yy, pff, to znaczy, no... Czy, yy. czy może wersja, yy, którą też ostatnio słyszę od mieszkańców? Koniec z budową, dajmy żyć mieszkańcom. Nie, no budować trzeba. Jeśli chcemy, yy. żeby miasto się rozwijało, to naprawdę trzeba. Musimy być po prostu cierpliwi, tak? No bo przeżyjemy te kilka lat remontów, ale później będzie naprawdę super. No, i według mnie nie możemy na to narzekać. Miasto jest dobrze rozwijane, no i trzeba to ciągnąć tak, mhm. tak samo, jak teraz to się dzieje. Czyli cierpliwość, cierpliwość jest Cierpliwość, raz. tak, mhm. tak. Przede wszystkim. Dobrze. Młodzież mamy już omówioną, ale pani w swoich pomysłach wyborczych mówi także o seniorach. Tak, tak. Chcielibyśmy też zwrócić uwagę na otworzenie oddziału geriatrycznego. No, ponieważ diagnostyka osób starszych też delikatnie kuleje w naszym mieście. Sama mam dziadków, z którymi wielokrotnie ten problem gdzieś był omawiany. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam, e, oczywiście. E, no i myślę, że. Problem będzie narastał, społeczeństwo nam się starzeje, prawda? Tak. Mhm. Pro, społeczeństwo nam się starzeje i myślę, że. Dzięki próbie jakiejś otwarcia oddziału geriatrycznego ludzie starsi też będą mogli poczuć się jakoś zaopiekowani ze strony miasta. Mhm. Miasto stać by było na dofinansowanie takiej inicjatywy? Um, powiem szczerze, że nie mam informacji na ten temat, mhm. ale myślę, że na pewno jest to temat, na który trzeba zwrócić uwagę i spróbować jakiekolwiek koszta na to środki na to przeznaczyć, przeznaczyć i tak. znaleźć w budżecie, w budżecie miasta. No ma, ma, ma pani doświadczenie z bycia radną młodzieżową. Starsi radni słuchali po odpowiedzi młodych? No powiem szczerze, że to jest ciężki temat. <grym> na pewno do nas przychodzili na spotkania, mhm. tak to pamiętamy mhm. oczywiście. Na pewno gdzieś tam te sesje Młodzieżowej Rady Miasta też były oblegane jakimś gronem polityków. Ale czy nas słuchali? Nie wiem, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Mm -hmm. Czy radni zamknęli się w swoich pomysłach eee, i, i właśnie, czy czerpali, z, bo z, z, tak miało być, że mieli czerpać z doświadczenia młodych i z pomysłów. No tak, na pewno niektórzy radni spotykali mm. się z nami i słuchali, ale co dalej z tym zrobili, to... <laughs> Dobrze, to wróćmy do, do miasta i do, do Pani pomysłów na, na miasto. O czym jeszcze chciałaby Pani tutaj yy, powiedzieć mieszkańcom, czym przekonać? Gorzowian. No, na pewno chciałabym wspomnieć o tym, że yy, niestety na ulicy przemysłowej moje plakaty zostały zrywane. Do... Oczywiście, tylko możemy domyślić się dlaczego. To wszyscy kandydaci na to narzekają. Tak, ale jakoś nie jestem zła, bo nie jesteśmy tutaj po to, żeby się dzielić, tylko żeby łączyć. Mhm. Dlatego no, chciałabym, żeby moja osoba została odebrana mimo wszystko pozytywnie. No, tutaj pomysły są najważniejsze, chyba, tak, nie? a tak. nie plakaty z drugiej strony, prawda? Więc ma pani jeszcze chwilę na to, żeby te pomysły przedstawić. Pomysły są najważniejsze, ale mm. wiadomo, jest że ważniejsze. ludzie też patrzą na mnie z perspektywy plakatu mimo wszystko. Myśli pani, Myś że to jest najważniejsze. Myślę, że w kampanii? ten jeden na plakacie, szczegół, przez który mm. myślę, że są zrywane moje plakaty, robi bardzo dużo, ale naprawdę chciałabym, aby to się zmieniło i, i żeby po prostu. Przyjaźnie ludzie podeszli do tego wszystkiego. Mhm. Jaki to jest okręg, z którego pani startuje? To jest okręg zawarcia. Mhm. Tak, okręg numer jeden. Ja startuję z pozycji trzeciej z listy Prawa i Sprawiedliwości. No, a co do zawarcia. No, no to, właśnie. tak. No. Myślę, że na zawarciu trzeba zwrócić dużą uwagę na drogi, no bo na ten moment dołki golfowe mamy na całym zawarciu i możemy sobie tam pograć w golfa naprawdę na każdej, prawie każdej ulicy, no bo niektóre zostały naprawdę fajnie wyremontowane. Śląska wyremontowana tak, została, prawda? to jest bardzo ładnie wyremontowana ulica, no ale trzeba byłoby się też skupić na mniejszych ulicach, tak, przez które codziennie przejeżdża naprawdę masa ludzi. A w niektórych miejscach naprawdę idzie urwać sobie zawieszenia. Mhm. A co składką dla pieszych. Brakuje jej, czy, czy niekoniecznie? Kładka wzdłuż mostu kolejowego, która nie funkcjonuje już od dłuższego czasu. Mieszkańcy zawarcia często pytają nas, co, co z tą inwestycją? Pani myśli, że jest to potrzebne dla chociażby młodych mieszkańców, to byłaby duża inwestycja. Powiem szczerze, że nie jestem zorientowana mhm. w temacie kolejny. Chróciłaby drogę po prostu na drugą stronę. Tak. Mhm. No jeśli sporo mieszkańców zgłasza taki problem to na pewno warto byłoby się temu przyjrzeć. Mhm. Ale co do zawarcia ostatnio mówi się o tym że y, to jest dzielnica która została mocno dofinansowana mocno się y, rozwija. Pani się zgadza z taką opinią. Tak zgadzam się zawarcie zmienia zdecydowanie się zmienia no bo parę lat jak szliśmy na zawarcie no to każdy był w strachu tak <laughs> a teraz Robi się tam naprawdę przyjemnie, chociażby spacer, wzdłuż rzeki. Naprawdę tam jest super wyremontowane to wszystko. No, mhm. Czy wartownia, która też funkcjonuje no, na zawarciu na, pod przejazdem kolejowym, jeśli dobrze pamiętam, teraz została przeniesiona. Tak. Y pod mostem kolejowym. Mhm. Dzieje się tam dobrze i trzeba to ciągnąć okay. po prostu. A co z rynkiem pracy? Niech pani powie, bo yy, sama pani mówi o tym, że y, studiuje zaocznie, pracuje w Gorzowie, bo chce tutaj mieszkać, ten rynek pracy. Yy, jak pani ocenia Gorzowski z punktu widzenia młodej osoby? Tak szczerze, no to oceniam go tak samo jak punkt widzenia studiowania w Gorzowie. No ludzie też stąd wyjeżdżają do pracy, no bo nie mamy za dużych perspektyw na rozwijanie młodych osób, jak i na uczelni, jak i w temacie właśnie pracy. Mhm. No ja tak szczerze, no to bardzo się staram, żeby zostać w mieście, pracuję bardzo dużo, no ale w pewnym momencie trzeba by coś z tym zrobić, no bo jednak w innych miastach mamy łatwiejszy dostęp do pracy o wyższych zarobkach i Hmm, większe szanse na zdobycie takiej pracy. Wysokość zarobków tak, jest tutaj kluczowa. Tak. Hmm, to co może miasto zrobić w tej materii, pani zdaniem? To nie jest tak łatwo o inwestorów, o, o nowe firmy i to te takie, których byśmy sobie najbardziej życzyli, czyli firmy, które yy, no, działają na wysokich technologiach i dają wysokie wypłaty. No tak, no, ale myślę, że jeśli będziemy mieli tutaj młodzież, znowu wrócę do tej młodzieży, młodzież, która kończy tutaj studia i naprawdę chce zostać w tym mieście, no to i inwestorzy zaczną przyjeżdżać z naszego miasta, no bo będziemy mieli jakieś jakieś, jakieś osoby, które chociaż My może pracę. spróbują tutaj zostać, bo teraz głównie nawet nikt nie szuka pracy w Gorzowie, tylko od razu wyjeżdża stąd. Mhm. No właśnie, to jest największy problem miasta. Czyli wyludnianie, czyli problem demograficzny. Miejsca pracy i edukacja to chyba najważniejsze, jeśli chodzi o te czynniki składowe, które zatrzymają tutaj Gorzowian. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Wiktoria Kaczmarek, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję bardzo i również życzę wszystkiego dobrego w Państwu, jak i Panu Redaktorowi. Dziękuję bardzo. Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.